Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 252 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku, zagrajmy w Gothic 1, Mroczne tajemnice. Moi drodzy, dzisiaj będzie trudno, oj, będzie trudno, ale najpierw pobiegnijmy sobie do naszego kolegi, tylko że nie chcę mu ostrza ukraść, do Angara. On nie może nauczyć walki, tylko zanim to byśmy się zapisali, bo nie wiem, czy jakiegoś progu punktowego nie przeskoczymy przypadkiem gdzieś tam. Plus 5. Tak, przeskoczyliśmy próg, ale jesteśmy teraz szermierzami. I teraz tak, chciałabym sprawdzić, to F9 się wczytamy, czy progi punktowe istnieją, czy nie istnieją. W sensie, czy będziemy w stanie go przeskoczyć, tak jak się powinno to robić, czy niekoniecznie, bo za pierwszym razem tego nie zrobiłam. Troszeczkę w tym wypadku zmarnowaliśmy tych punkcików, więc teraz spróbujemy. Walka. Dajmy sobie plus 2. Plus 2, raz, 2 i za kolejnym razem będziemy przeskakiwać próg. I wtedy będziemy mieli 49%. Mielibyśmy teraz więcej dużo. Niestety troszeczkę to popsułam wtedy, ale no musimy z tym jakoś żyć. Może będziemy chodzić z baseballem? Co wy na to? W sumie, dlaczego by nie? Gorzej, że nie jesteśmy jeszcze teraz szermierzami, no ale okej, przeżyję to. Moi drodzy, my dzisiaj, jak mi się będzie tym biło, to ja nie wiem. Zobaczymy. Dzisiaj idziemy na Quentina, co będzie jeszcze gorsze niż wszystko. Korda. Nie mogłam wziąć Korda ze sobą? Czy gra mi każe jednak iść samemu? Chyba jednak już nie możemy go wziąć. Chociaż... Tak. Okej, czyli Kord już ze mną nie pójdzie. No normalnie super. Na taką informację czekałam. Dobra, przebiegniemy się na szybko. Myślę sobie, jak my to wszystko przeżyjemy. To nie ma prawa bytu. Na szczęście albo i nieszczęście idziemy to robić sami. Bez jakichś świadków naocznych. Troszeczkę źle pobiegłam. Moglibyśmy sobie wybić tutaj te dziadostwo. Ajajaj, dobra. Nie biegnę tędy. Pobiegniemy sobie trochę inną drogą. Ewentualnie pobiegniemy tędy przy rzece. Będę się czuła bezpiecznie, jeżeli po prostu popłynę. Bo... to wszystko to jest żart. Mam nadzieję, że nic mnie nie zeżre. No, te zębacze się tak trochę na mnie dziwnie patrzą. Natomiast, no, pójdziemy tędy. Ja się boję, że ten obóz bandytów to będzie jedno wielkie dno, jedna wielka katastrofa i że nie stanie się nic dobrego. No ale nie mamy większego wyboru. Musimy teraz właśnie pozbyć się Quentina przede wszystkim. I co? I nie wiem dalej, co ja zrobiłam z tym mieczem chwa strażnika. No mam nadzieję, że... Znaczy na pewno go sprzedałam, bo jakbym go nie sprzedała, to bym mogła go oddać. Ale jest taki problem, że ja nie wiem komu. Było parę miejsc, gdzie handlowaliśmy. Nawet mogłam Fiskowi, kurde, na targowisku sprzedać. W sumie. Jak tak sobie myślę. Ewentualnie może ma go, nie wiem kto. Kurczę, no ktoś na pewno ma. Mogliśmy się iść przespać, zanim tutaj pobiegnę, bo w sumie robi się troszeczkę już taki wieczór, ale może jakoś bardzo tego nie odczujemy w Gothicu. W jedynce całkiem nieźle wszystko widać, nie ma jakiejś większej tragedii. No cóż, ale widzę, że nikt mi raczej nie pomoże z bandytami. Będziemy musieli to zrobić sami. Ciekawe mnie, czy jestem w stanie dobijać baseballem. No, może tak, a może nie. Kto wie? Oczywiście wyleczymy się, zanim tam wejdę. Tak czy siak, to mam troszeczkę takie złe przeczucia. Boję się, że i tak mi zabiją Kirę i tamtego gościa. No ale kurde. Ogólnie nie tylko widziałam na YouTubie, że ja mam ten problem, że ogólnie wszyscy mają problem z tym obozem, że po prostu tutaj jest coś nieźle pobagowane i to trzeba po prostu przyznać. I bardzo ta sprawa jest, powiedziałabym, no wiecie, słaba. Ludzkie mięso, no może nie będziemy jeść ludzkiego mięsa, natomiast zwykłą szynkę, zwykłe winogrona jak najbardziej, brzmi to lepiej. I co? No zrobimy sobie tutaj jakiś zapis. Jeszcze F5. I co? No i zaczniemy... O kurde, tylko wiecie co? Muszę sobie zrobić tak, że się zapiszemy i się wczytamy. Żebyśmy mieli bieganko. Bez bieganka może być gorzej. Wiecie, będziemy mieli alibi w postaci biegania. Tylko nie wiem, czy na F5 to działa, czy trzeba na stałym zapisie się wczytywać. Dobra, działa. Okej, to zaczynamy tutaj od gościa. Okej, widzę, że od razu go zabiłam. Trzeba przyznać, że mi dosyć solidnie przypierdzielił, nie? Wiecie co? Ja będę tutaj robiła raczej stałe zapisy, bo troszeczkę się boję tego miejsca. Tam jest też strażnik na górze. No cóż, no niestety jesteśmy zmuszeni wybijać ich wszystkich solo. No gorzej, że... No właśnie. Gorzej, że tutaj będą problemy. Oni jednak troszeczkę biją. Troszeczkę bardzo. Oj, będzie trudno. Będzie cały odcinek wczytywania i... w ogóle... Ale no, fajnie, że z automatu ich zabijamy, nie? To jest na pewno jakiś plus. Muszę się wyleczyć do pełna, bo inaczej to w ogóle nie ma większego sensu, żeby ich zabijać. Zobaczymy, czy biegam sobie z bronią. Nie, niestety nie. Dobra, ale to też ogarniemy. Tylko najpierw musimy się pozbyć tego gościa. Niedobrze. No, typie. Widzę, że tego bandziora nie zabiłam od razu. Natomiast, no, kosę tak. Będzie trudno, o Jezu. To dopiero dwóch pierwszych bandytów, a ja już po raz kolejny muszę, wiecie, odnawiać sobie życie. Tu nie jest nic dobrego. Zawsze możemy użyć jakiegoś czaru. Nic nam nie szkodzi na przeszkodzie. Znaczy, nie stoi na przeszkodzie. Dobra, zejdziemy sobie tak, bo dużo szybciej. No i wiadomo, F5 i F9 szybkie, żebyśmy mieli bieganie. Bez niego nawet nie podchodzić do bandytów. Może się też muzyka naprawi, bo widzę, że się trochę coś popsuło. Ogólnie gra mi bardzo ścina w tym miejscu i to też mi się nie podoba kompletnie. Dobra. Okej, jeden gościu strzela do mnie. Okej. Jakby tak w sumie do mnie przyszedł, to byłoby super, nie? No, tylko ja nie chcę tam... podchodzić za bardzo. On raczej tego łuku mi nie schowa. Okej, a może byśmy tak... siup! Może za mną pójdzie. No, wjadę na górę? Nie za bardzo. Wow! Ła! Dobra, bo to jest złe, ewidentnie. Oni wszyscy używają strzału i to jest problem. Tego też zabiłam, ale chyba nie... Chyba wiecie, chyba nie... Nie na dożywotnie, nie? Ej, wiem, a może byśmy sobie demona przyzwali? Oni go może aż tak szybko nie zabiją, nie? Dobra, słyszałam jakieś głosy i to już mi się też nie podoba. Ale czy ja będę w stanie takiego demona sobie przyzwać? Armia ciemności nie za bardzo, ale może demon? Fuck, no gdzie ja mam tą manę zdobyć? Sen, pirokineza? Nie mogę. Bryłka lodu? Możemy. No kulę ognia mogę. Natomiast przydałaby się mana, nie sądzicie? No raczej tak. No, jestem w stanie tego bandziora zaznaczyć. I dlaczego go nie trafiłam, tym to nie wiem. Dobra, tego jestem w stanie dobić od razu. Aż mi ekran zwariował. Jak tak dalej pójdzie, to mi się w ogóle, wiecie, środki lecznicze pokończą. Taki jest kłopot z tymi bandziorami, że to są... Wiecie, no oni używają łuków. Dobra, na szybko zjemy piekielniki. Oh my god, dobra, nie. Cofam to. Szyna jemy. No niedobrze jest, niedobrze. Fajnie, że dostaliśmy takie zajebiste czary, ale szkoda, że ja nie mogę z nich korzystać za bardzo. Że one nie działają. No już 13 minut odcinka, my jesteśmy w dupie, za przeproszeniem. Ała. No wejście tam też jest głupie. To chyba Quentin do mnie strzela w ogóle. Gdybyśmy tak sobie zlurowali tych ludzi... Oh my god, ile was tu jest. Nie, ja tego nie widzę, nie? A ty dokąd biegniesz? Jeżeli jestem w stanie, to go oczywiście dobijemy. A czy ja mam jakiś łuk, którego mogę użyć? I na przykład byśmy przysnajpili parę osób. Nie wiem, może założymy sobie taki łuk na przykład. Dobra, zapiszę się tu. Okej, typ zaczął zwiewać. Fajnie, bo ja bym go dobiła, nie? Raczej nie ma to prawa bytu. Okej, oni się tam nastroszyli. A może byśmy... Dobra, no wyleczymy się. Ich jest tutaj sporo, ale może damy radę. No, tylko jeżeli byśmy... Ale baguette game, nie? Powiem szczerze, że trochę nie wiem, co tutaj się dzieje. Ale obawiam się, że Quentin mi zwiał. No dobra, najwyżej mi jego zabiją. Ważne, żeby Kira przeżyła. Chociaż najwyżej ją też wskrzeszę, nie? No nie ma co się aż tak pluć, nie? O to. Dobra, tylko wiadomo. Nie w ten sposób. Wyleczymy się jeszcze raz i podbiegniemy, bo nie wiem, czy Quentin tam przypadkiem nie pobiegł do środka. Gorzej też, jeżeli nam się Quentin gdzieś zbaguje, trzeba będzie go przyzwać potem kodami, żeby się gra naprawiła. Bo jednak po niego przede wszystkim tutaj przyszliśmy. A nie, no wiecie. Dobra. A kto do mnie strzela, przepraszam bardzo? Halo? To było już dziwne. Dobra. A ty tutaj jesteś, witam. Dobra, widzę, że Quentin jest w środku. I Volar prawie już nie żyje. Nie wiem, czy Kiry nie zabił. Nie, Kira jeszcze... Okej. Tutaj widzę, że się wszyscy pobagowali tak solidnie. Kira? No, Kira się zbagowała. A gdybyśmy tak... weszli sobie w Kirę, tak jakby. W sensie namierzę ją. I sobie ją... siup. Dobra. I teraz wrócimy. Super. Kira się naprawiła chyba. Tak, Kira się naprawiła. Z Quentina złoty pierścień, złota misa, złoty kielich, pazury, brzytwa, talerz, pochodnia, bryłki rudy, wytrych, esencja, chlebek, ryżówka, ryż, pierścień Balkolisa, strzała w dużej ilości i jakiś mieczyk. Jeszcze kosę będziemy musieli naprawić. Znaczy Volara. Ja chyba nie wyłączyłam Marvina. Nie, nie wyłączyłam. Więc jego też naprawimy. Volar. Dobra, tu jest git. Już, poczekaj sekundę. Już! No już, typie. Tu jeszcze jakiś bandzior. No i co? No, udało się. Troszeczkę pobagowana gra, ale jednak poszło całkiem zgrabnie. Możemy wrócić teraz do Balkolisa w sumie i mu oddać ten pierścionek. Chociaż nie powiem, sama bym go chętnie założyła, bo jest naprawdę OP. Może nam go odda. Byłoby w sumie fajnie. No i dobrze. Mamy parę dobrych nowin. Quentin nie żyje. Tangor powinien się ucieszyć na wieść o tym. No, ja sobie zapomniałam, że... Oh my god, dobra. F8? Czy nie, czy ja uratuję jakąś sytuację? Nie wiem, zaraz się ogarniemy. F5? F6? Nie, F6 się zepsuje. Dobra, zróbmy tak, że się zapiszę. I się wczytam. I zaraz wyłączymy też haksy, żeby nie było. Trzeba było ich odbagować, bo by tak stali. A to byłoby naprawdę kłopotliwe. I jeżeli ogarniemy, ok. Teraz będzie się troszeczkę ekran trząsł, ale no, musimy tak żyć, niestety. To przejdzie po jakimś czasie. Po prostu tak to jest, jak się używa cheatów w Gothicu. No, czasami tylko te cheaty są w stanie uratować nam grę, niestety. No, Mroczne tajemnice jednak są często w dużych ilościach zbagowane. Okej, tu jeszcze utknął mi jeden bandyta. Czyli widzę, że oni też wychodzili z obozu, jak nie wiedzieli, gdzie mają iść też. No dobra. W porządku, a my idziemy może teraz do przemytników najpierw. Chociaż najlepiej byłoby chyba stąd najpierw do fanatyków, potem do przemytników, a potem żebyśmy tutaj Kroola odprowadzili. To chyba byłoby najlogiczniejsze. Wybaczcie, jeśli tak ekran trzęsie, ale naprawdę nie jestem w stanie nic z tym zrobić, dopóki gra sama tego nie ureguluje, tak jakby. Ogólnie postanowiłam nie wycinać wam tego momentu, kiedy wybijamy obóz bandytów, bo chcę, żebyście widzieli, że po prostu bez cheatów się nie dało. Bo po prostu gra jest naprawdę zbagowana i... jest to nieciekawe. Tutaj chyba zły będzie na mnie czekał. Stoi tam? Tak, stoi. Oczywiście my na razie nie idziemy tam. I co? I biegniemy, tak jak mówiłam, do... Kurde, myśmy najpierw iść do fanatyków, nie? Dobra, to chodźmy najpierw do fanatyków. Potem do przemytników. A potem po Krola na bagna. No i co? I będziemy mieli 3 zadania w sumie ogarnięte. No to by wyszło? Chyba tak. Dobra. Ach, ten trzęsący się ekran, jak ja to uwielbiam. Tak to jest. Jak to mówią, bywa. Dobrze. Witam strażnicy, a my idziemy do głównego koksa chyba. Chyba na pewno. Balkolis. Odnalazłem pierścień. Niech spłynie na ciebie łaska Bogu. Teraz czuję się dużo spokojniejszy. Moc ukryta w pierścieniu pomoże mi w ujrzeniu prawdy. Opowiedz mi o pradawnych. Panem ich jest ogień i w imieniu Boga Ognia walczą z ciemnością. Potężną mocą kryształów władają, a runiczne kamienie nie są im potrzebne. Czasem to ludzie, a czasem bestie. Zależnie od ich woli, tak się dzieje. I to oni są naszym kluczem do wolności, a nie fikcyjny śniący. Odnajdź pradawnych i powiedz mi o tym. Wtedy o coś cię poproszę. Jasne. Kwestia pradawnych, no to już w sumie za niedługo, ale nie nakręcajmy się aż tak, bo jeszcze trochę musimy na to poczekać. Ach, i miałam troszeczkę zjeść, bo przez to, że poczytowałam, no to tak wyszło. Wypijmy jeden eliksir. Powinno być dobrze. Powinniśmy tym nadgonić. I co? I tymczasem wracamy do przemytników. Trochę nam zejdzie, ale przy okazji sobie trochę może pogadam. Chociaż wiecie co? Może wytnę wam ten moment. Ok, moi drodzy, jesteśmy już w obozie przemytników. Idziemy do Tangora, który chyba stoi tutaj. Cześć, Tangor. Powinieneś być chyba zadowolony, coś myślę. Nie mogę ci tego powiedzieć? Możesz mi... Czemu nie? Kurczę, myślałam, że mogę ci to powiedzieć, a tutaj dupa. No dobra, no. To widzę, że biegam tutaj bez sensu. Tej chwały strażnika muszę poszukać, ale na razie dajmy sobie z tym spokój. No to co? W takim razie ja biegnę po Krola i spotkamy się na miejscu. Okej, jesteśmy już w obozie na bagnie. I co? Idziemy w takim razie poszukać sobie Krola. On tutaj gdzieś powinien się szlajać. Ale wiecie co? Przy okazji skorzystajmy z okazji i chodźmy spać, ale widzę, że łóżko się zbagowało. Czyli jednak wiesz, co dla ciebie dobre. Dobra, Kroll. Oczywiście nie pamiętam, gdzie on stoi. Hej, ty! Spadaj z mojej... Dobra, dajcie mi żyć. Wynoś się stąd. Do ranka, oczywiście. Dobra, przestańcie marudzić, już wychodzę. A propos, mamy Krolla. Dobrze, że jesteś. Dowiedziałem się już wszystkiego na temat śniącego. Zdobyłem też nowy miecz. Zobacz. Wygląda jak miecz blizny. Albo orkowa zguba. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Oręż imponujący. Ale skąd miałeś rudę do cholery? To długa historia. Spotkałem tu starego przyjaciela. Tutaj? Wśród tych świrów? Może i świry, ale przynajmniej w coś wierzą. A to im daje nadzieję na oswobodzenie. Nadzieję, której tak umrze, jak w końcu poznają prawdę o tym śniącym. Ale nadzieja umiera ostatnio, więc i tak warto. A co to za przyjaciel? Angara. Teraz wszyscy mówią na niego Korangar. No kurde. A ja pamiętam jeszcze czasy, jak razem lataliśmy za córkami młynarza. Znasz Korangara? A znam. Nawet proponował mi przystąpienie do strażników świątyni. Użyłem całego swojego daru przekonywania, żeby odmówić, a przy okazji go nie urazić. Zawsze był zbyt dumny. I właśnie ta duma i honor go zgubiły. To ciekawe. Zdradzisz coś więcej? Czemu nie? Kiedyś Angar był wspaniałym szermierzem. Ba, był najlepszy w całej cholernej Myrtanii. Miał tylko jedną zasadę. Nigdy nie zabijał przeciwnika. Kiedyś wezwał go na pojedynek jakiś paniczy. Oczywiście Angar fachowo skopał mu tyłek, ale Mokos miał pech. Dzień wcześniej popadało i pośliznął się na błocie, a do tego nabił się na własny mięs. Niestety ojciec tego gnojka nie dał się przekonać, że to był wypadek. Okazało się, że tatuś był gubernatorem jakiegoś miasta i załatwił Angarowi bilet w jedną stronę do kolonii czarnej na wyspie Koryjni. Ot i cała historia. Dobra, rozgadałem się i zaschł mi w gardzie. Prowadź do Kiry. Muszę jej powiedzieć to, co dowiedziałem się o śniącu. Okej, już wiem, dlaczego mi się tak trzęsie kamera, bo się tutaj coś ewidentnie powaliło. Spróbujmy się zapisać i spróbujmy się wczytać, bo nie gra mi coś naprawdę. Przecież są wyłączone cheaty. Nie wiem, czy to się naprawi, czy nie. Wiecie, bo nie pamiętam, jak się blokuje kamerę, nie? No widzę, że to się nie naprawi. Natomiast Krool, dajemy ci miksturę szybkości. Wypito. A my korzystamy z okazji i biegniemy. Kurde, przez to, że mi się tak wszystko telepie i wam też, to nie widzę, co robię i gdzie biegnę. Dobra, mam nadzieję, że ty biegnie za mną. Oczywiście się zgubił, bo parę slalomików wystarczyło. Kurna, typie, marnujesz moją miksturę, no. Wlazł mi do wody. Okej, moi drodzy, jesteśmy już w obozie bandytów i co? Możemy iść porozmawiać oczywiście z Kirą, wydaje mi się. Dobra, jesteśmy na miejscu. Dzięki za wszystko, przyjacielu. Zasłużyłeś też na nagrodę. Weź to. Idź pogadaj z Kirą, ja mogę poczekać. Zejdź mi z drogi. Okej, nie wiem, co mi dał. Przyprowadziłem Kroola. Widzę tego półgłówka. Z jego szelmowskiej miny wnioskuję, że dowiedział się wszystkiego, czego tylko można było się dowiedzieć. Wspominałaś coś wcześniej o nagrodzie. Wiem, co mówiłam, a nagroda będzie dla ciebie bezcenna. Proszę o to wesel uniewinniający z podpisem króla Robara. Kiedy bariera opadnie, będziesz mógł zacząć nowe życie i zapomnieć o przeszłości. Mam nadzieję, że doceniasz ten dar. Tak. Jak nie dożyję do zniszczenia bariery, to przynajmniej będę miał się czym podetrzeć. Bluźnisz. Na tym wekslu widnieje królewski podpis. Króla, przez którego znalazłem się w tym miejscu. Masz rację. Być może będę jeszcze miała dla ciebie jakieś zadanie. Ale teraz odejdź, bo muszę porozmawiać z królem. Okej, dobra. W porządku. Czyli rozumiem, że z Kirą sobie na razie nie porozmawiam już. Nie. A z Kroolem? Słuchaj, mam dla ciebie pewną propozycję. Jaką? Volar świsnął kilka sztuk zbroi bandytów dla mnie, żebym mu dawał jednego z nich. Ale skoro pozbyłeś się tych bandytów, to nie muszę już zakładać tych łachmanów. W nagrodę za to, że wyciągnąłeś mnie z lochów starego obozu, mogę ci odsprzedać te zbroje. Co ty na to? Brzmi dobrze. Okej, fajnie. Pokaż mi to. Sam zobacz. Lekki strój i strój bandyty. No nie potrzebujemy na razie tego. Czyli co, idziesz porozmawiać z Kirą? Nie. Po prostu się puszysz. Kira. Dobra, na razie ona nic dla mnie nie ma. Tu jest wszystko ogarnięte. Volar. Też nic. Czyli co, wątek mamy skończony? Czy mi się wydaje? Chyba tak. Nie mamy już tego zadania z porwaniem. Zakończenie. Patrole. Ksort, pierśni pradawnych, przyjęcie do obozu fanatyków. Wygląda na to, że nam się zadanie wykonało. Fajna sprawa. Ja powinnam kończyć teraz, moi drodzy, niby odcinek, ale prawda jest taka, że sporo mam materiału do wycięcia, więc mamy jeszcze chwilę. To tak, alchemik to jest zadanie, które na razie będzie niedokończone. Pomoc z Diego na razie też zostaje niedokończony. Zaginiony strażnik się wiąże z pomocą Diego. Dziwne poszukiwania. No to jeszcze trochę poczekamy. Łowcy orków. No też. Muzyk. Muzyk skarczmy się kacza strasznie. Nie lubi strażników z placu wymian. Moglibyśmy spróbować ich teraz pokonać, ale wolę jeszcze poczekać na nowy poziom. Kowal. Tak, może nas nauczyć. Problem Verdona. Też na razie wolałabym z tym poczekać. Obóz przemytników. Tą broń Muszę sobie popatrzeć. I wiecie co? Może byśmy się na szybko przebiegli dokąd? Do miejsca, gdzie jest ten kupiec, który coś tam sprzedaje. Ten kupiec koło Kawalorna. O niego mi chodzi. Bo może być tak, że to tam gdzieś zostawiłam to. Tą broń. Że tam ją sprzedałam, upchnęłam komuś. No bo w ekwipunku jej nie mam. A wiem, że na pewno ją mieliśmy, że w zbrojowni już jej nie ma. Więc to jest rzecz, którą moglibyśmy na spokojnie sprawdzić. Bo w starym obozie wydaje mi się, że nikt tego raczej nie posiada. Ewentualnie w obozie strażników przed kopalnią, ale nie przypominam sobie, żebym tam komuś to opychała. No, kupiec, którego przede wszystkim używałam, że tak powiem, do samego handlu i tak dalej, no to jest właśnie ten gościu tamten. On miał sporo bryłek, jest na to duża szansa. A oprócz niego, no ciężko powiedzieć w sumie. Ten mi pierwszy przychodzi do głowy. W nowym obozie raczej nie sprzedawałam nikomu. Także możemy sprawdzić najpierwej tutaj. Kawalorn raczej wątpię, że mu to sprzedałam. Pokaż mi. Ale możemy popatrzeć, poszukać. Nie ma żadnych broni, więc na 1000% nie. Chwała strażnika. Witam. Cześć, Kretoszczurze. Tak dawno mnie tutaj nie było, że się porespiło tyle dziadostwa. To też interesujące. Keret. Mam coś do sprzedania. Nie tak. Dobra, weźmiemy. Trudne, bo mi się źle klikło. O. Handel. Tak, ziółko. To nas nie interesuje. Jakieś bronie nas interesują. Stary miecz. Nóż. Nie, ja mu sprzedawałam tylko te początkowe bronie. Przy okazji możemy sobie zobaczyć to trudne zlecenie. Kategoria chyba to jest to. Czas się skończył, czyli to nie to. Napój, przepis. Zamówienie. Czas się skończył. I tutaj jest chyba ta trudna. 3 skóry błotnego węża. No, bylibyśmy w stanie w sumie wybić teraz błotne węże na bagnach. Też niezły pomysł, żeby poekspić. A czy ja mogę pozostałe zlecenia wziąć? Mam coś. Pokaż. Spójrz. Jasne. Czego potrzeba? Weźmy no, może proste zlecenie i zobaczymy, czy mam. Mam coś dla ciebie. Pokaż. Spójrz. Dobra, nie wiem, co to jest. Znowu. Kategoria proste chyba. Kły w ilości 16. Nie mam kłów? Nie uwierzę w to. Że tyle bestii zabijałam. Żebym kłów nie miała. Że na pewno nikomu nie sprzedawałam. Przecież mamy kły. Mam coś. Pokaż. Dziwne. Czego potrzeba? Dobra, dajmy sobie spokój z tymi zleceniami. Ale dobra, no kolejny kupiec, to muszę pomyśleć naprawdę, komu to sprzedałam. Starożytna arena, jesteśmy zacięci trochę w uszach. Obóz strażników. Tak, przejęcie władzy, cmentarzysko, tajemniczy eremita i pradawni. Dobra, czyli tak naprawdę nam zostało bardzo mało questów. Arena, no to musi poczekać. Może na bagnie komuś sprzedałam ten miecz, ale z kim tam można handlować? No z Fortuną. Mogłam mu sprzedać za blanty. W sumie, wiecie? I tak w tamtej okolicy będziemy się teraz kręcić. Wiedziałam, że było pobiec w tamtą stronę. Tak jak mówię, na tereny orków na razie nie chciałabym iść. Poczekajmy z tym. Zresztą zobaczymy, jak sobie poradzimy z orkami na cmentarzysku. Też. W starym obozie myślę, czy komuś nie sprzedałam. Ale chyba też nie. Myślę, że powinniśmy zaszaleć na bagnie. Sprawdzimy, czy tam komuś nie sprzedałam tego miecza i przy okazji pójdziemy sobie zapolować na błotne węże, troszeczkę poekspić. Jeżeli wbijemy nowy poziom, to wtedy sobie damy w broń jednoręczną też. Przeskoczymy sobie próg punktowy. i powinno być wtedy też dobrze. Całkiem. Ten na bagna nie jest daleko, więc na spokojnie sobie dobiegniemy teraz pod koniec jeszcze odcinka. Tak jak mówię, muszę sporo poprzecinać, sporo powycinać. Szczególnie te wędrówki. To, że niepotrzebnie tak naprawdę pobiegam do przemytników, bo nic to kompletnie mi nie dało. No cóż. Wiele rzeczy zrobiłam bez sensu, no ale skąd mogłam wiedzieć? Wydawało mi się, że mogę po prostu powiedzieć Tangorowi o tym, że Quentin nie żyje, ale wydaje mi się, że mogłabym to zrobić, gdyby chodziło o tą sprawę jeszcze dalej z tą rudą. Że problem by się też wtedy sam rozwiązał. No cóż, a my po prostu go wykończyliśmy. No okej. No dobrze. To tak, myślę, że na pewno u Fortuna trzeba sprawdzić, czy tego miecza nie ma. A jeżeli go tam nie ma, no to naprawdę muszę sobie najlepiej przypomnieć, gdzie ten miecz został opchnięty. Może wy pamiętacie, może nie. Ale Fortuna to jest pierwszy strzał, który mi przychodzi do głowy. Z Korkalamą chyba się nie da handlować, chyba na pewno. Iberion, no to wiadomka. Iberion aktualnie to w ogóle jest w śpiączce. Czy jestem już przy Fortuno? Tak, jak najbardziej. Cześć Fortuno. Czy ja ci nie sprzedałam przypadkiem broni? A tak przy okazji daj mi ziele. Czego szukam? Oho. Niewykończony miecz chłopski, miecz kilof, maczuga, berło. No nie, nie sprzedałam ci tego. Kurde no. Jeszcze sprawdzam teraz, czy nie mam tego na pewno w EQ. Chwała strażnika. Co ja z tym zrobiłam? Dobrze, moi drodzy. Wydaje mi się, że powinniśmy sobie zakończyć w tym odcinku. Już na tyle, żeby to było. Ewentualnie na szybko się przejdziemy na bagna. I spróbujemy zmierzyć się chociaż z jednym błotnym wężem i zobaczyć, jak nam to idzie. To jest Gorn Aran. A my idziemy w stronę błotniaków. Zobaczymy. Weźmy sobie takiego jednego błotnego węża. Tylko, żeby on wolę, żeby do mnie sam przyszedł. No chodź. Dobra, widzę, że się bagujesz, kolego. Aha, nie jestem w stanie mu nic zrobić, tak? Ale bez sensu. Dobra, czyli błotne węże to jest na razie niemożliwe. Bo ja po prostu nie jestem w stanie go zranić. Musimy sobie dać wbicka, moi drodzy. Dobrze, czyli wszystko na ten odcinek, co miało być sprawdzone, to sprawdziliśmy. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że w kolejnym odcinku już się usłyszymy. Jeszcze zanim skończę, to wpadniemy tutaj do Kowala i zobaczymy, czy jemu też nie opłam przypadkiem tego. Darion. Sprawdźmy sobie na szybko. Czy nie masz tego miecza? Młot orków. Nie, nie masz tego. Dobrze, moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie. Jeżeli wam się podobało, to oczywiście zachęcam do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. A tymczasem ja lecę montować już dla was ten materiał. Trzymajcie się, na razie, cześć i do jutra.